Witajcie moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części mojego vloga Podróże z chórem oczami dyrygenta. Nie ukrywam, że bardzo cieszy mnie fakt, iż ta część to numer 5. Jakoś tak się utarło, że piąteczka, dziesiątka, piętnastka, dwudziestka to takie ważne liczby, a to był bardzo ważny wyjazd, do dziś wspominany przez większość chórzystów czy absolwentów, zwłaszcza chórzystów, którzy jeżdżą na wszystkie wyjazdy ze mną od początku, jako ten najlepszy. Co stanowiło taką wyjątkowość tego wyjazdu? Ano, mam nadzieję, że za chwileczkę będę mogła na to pytanie odpowiedzieć. Moi kochani, będę dziś opowiadać o wyjeździe do Norwegii. No i tu chciałabym podkreślić, że nie ma absolutnie żadnego znaczenia fakt, iż my tam nie tylko nie wygraliśmy, my nawet nie zajęliśmy żadnego miejsca na podium. Zdobyliśmy tam według większości ludzi najgorsze czwarte miejsce, czyli prawie na podium, ale jednak nie. A mimo to wspominamy ten wyjazd tak fantastycznie i zawsze z ogromnymi uśmiechami na twarzach. Ale od początku. Do Norwegii płynęliśmy promem. Wypływaliśmy z Danii, do Danii jechaliśmy autokarem. I od razu chciałabym podkreślić atrakcyjność takiej podróży promem, bo my byliśmy zachwyceni. Prom był cudowny. Na najwyższym pokładzie mieliśmy jakieś restauracje, taką salę bankietową, taneczną, gdzie osoby, zwłaszcza osoby starsze, takie średnia wieku lat 70, cudownie, fantastycznie się bawili, bawiły te osoby, zawstydzając młodsze pokolenia i pokazując, jak można genialnie spędzać czas w takiej podróży. Tutaj też myślę, że powinnam podkreślić, jak istotne dla wielu chórzystów było to, że w kajutach, kiedy opuszczali tą górną koję, one były od razu zaścielone. Wzdłuż koi był taki materiał zabezpieczający przed upadkiem, no bo wiadomo, prom ma to do siebie, że może się bujać. W związku z czym te kajuty były przeciekawe pod tym względem właśnie. Natomiast ja osobiście doświadczyłam czegoś niebywałego, a mianowicie dowiedziałam się, że ściany pomiędzy kajutami są nie tylko na tyle cienkie, że słychać wszystko, o czym rozmawiają sąsiedzi, ale również te koje są jak gdyby ze sobą w pewnym sensie połączone. I pan, który był po drugiej stronie ściany, za każdym razem, kiedy się na tej koi obracał, powodował, że moja koja podskakiwała, a kiedy zaczął chrapać, to ja miałam niebywałą przyjemność słyszeć to chrapanie, więc taka mała wskazówka dla tych, którzy planują podróż promem. Będziecie niemymi świadkami swoich sąsiadów zza ściany. Przypłynęliśmy do Bergen i z portu około 20 km jechaliśmy do pensjonatu. Nie byliśmy w samym centrum Bergen, tylko właśnie tak około 20 km od miasta. I muszę Wam powiedzieć, że pensjonatem byliśmy od samego początku po prostu zachwyceni pod każdym względem. I same budynki, bo zarówno główny budynek, jak i domki były po prostu super, ale również orlik, na którym chłopcy grali w piłkę, uwaga, do pierwszej, drugiej w nocy, a miało to związek oczywiście z białymi nocami i całkowitym brakiem kontroli nad czasem. My nigdy nie wiedzieliśmy, która jest godzina, bo tam cały czas było jasno, więc nie było wiadomo, o której się położyć, żeby się wyspać. Więc notorycznie chodziliśmy niewyspani. A jeśli chodzi o ten pensjonat, to również tutaj no, ogromny pozytyw to wielka, cudowna sala koncertowa z ogromną sceną, na której mogliśmy robić nie tylko swoje próby, przygotowując się do konkursu, ale również tam różne zabawy integracyjne, czy na przykład karaoke. Mieliśmy ochotę na karaoke, więc pan kierownik wyjazdu oczywiście wszystko pięknie ogarnął i wieczorem karaoke odpaliliśmy.
Przy pensjonacie był duży plac, na którym mieliśmy swoje ulubione tańce. Niestety pierwszego dnia zdarzył nam się taki malutki wypadek, jedna z dziewcząt źle stanęła, skręciła kostkę, no i troszeczkę tak zachwiało to pozytywnymi nastrojami, ale pan kierownik załatwił kulę, ja nie wiem skąd, z podziemi wyciągnął chyba i dziewczyna już mogła się łatwiej przemieszczać mając kulę. Oczywiście kontaktowaliśmy się z rodzicami i decyzją rodziców nie zawieźliśmy jej do szpitala, tylko czekaliśmy, jak to się tam dalej wszystko rozwinie. Okazało się, że wszystko dobrze się skończyło. I ostatnia rzecz, o której muszę wspomnieć, jeśli chodzi o ten pensjonat, to stołówka, na której, uwaga, po raz pierwszy, odkąd wyjeżdżaliśmy, zostawały podane wszystkie diety, o jakie ja prosiłam. W dzisiejszych czasach, jak wiecie, jest bardzo duża liczba osób, która ma specjalne oczekiwania co do diety, wymuszone różnymi alergiami, bądź też preferencjami. Czyli na przykład wegetarianie, weganie, bezbiałkowa, bezglutenowa, bezcukrowa. Ja faktycznie miałam kilka tych diet do zrealizowania. I kiedy weszliśmy pierwszego wieczora na stołówkę, okazało się, że nie tylko właśnie dla większości chórzystów było ileś tam dań do wyboru, ale również właśnie dla osób, które musiały mieć konkretne diety, ten wybór był bardzo duży. No, to było coś fantastycznego, coś, z czym się nigdzie nie spotkaliśmy poza tym miejscem. I ostatnia rzecz, o której chcę wspomnieć, jeśli chodzi o ten pensjonat, to bardzo bliska odległość do wody. Mieliśmy dosłownie 5 minut piechotą do pięknej zatoki Morza Północnego, gdzie mogliśmy sobie robić próby. I tutaj też powiem, że wpadłam kiedyś na pomysł, dogadałyśmy się z dziewczynami, że zrobimy próbę w wodzie, tak po kolana. I dogadałyśmy się, że na mój szczególny znak zrobimy zlewę chłopakom. No i oczywiście tak się stało. Może nie do końca to było przemyślane, bo chłopcy mieli trochę pretensje, że mogli mieć problem później z telefonami, które mieli w kieszeniach. No ale na szczęście żaden telefon nie ucierpiał, a my miałyśmy po prostu niebywałą frajdę. Ostatecznie skończyło się tym, że wszyscy się kąpaliśmy później w tych ubraniach, w których przyszliśmy na próbę, a że była to wtedy wiosna stulecia. Było bardzo, bardzo gorąco, naprawdę. Do tego stopnia, że nawet nie pozwolono nam rozpalić grilla, ale poradziliśmy z tym sobie, to znaczy upiekliśmy kiełbaski w piekarniku i rozdaliśmy chórzystom. Ale było właśnie, jak mówię, bardzo gorąco, więc nie było mowy o żadnym przeziębieniu, po prostu świetnie się bawiliśmy w wodzie i dzisiaj wspominamy to z takim wielkim uśmiechem na twarzy. Jeśli chodzi o sam konkurs, śpiewaliśmy konkurs w pięknej sali koncertowej, ale też tutaj wydarzyła się pewna sytuacja, z którą nigdy wcześniej się nie spotkałam, a mianowicie dosłownie na, nie wiem, minutę przed wejściem na scenę, kiedy zapytałam panią prowadzącą, ile chórów jest w naszej kategorii, dowiedziałam się, że nie ma naszej kategorii, bo tylko my się zgłosiliśmy. Co oznaczało, że chór dziecięco-młodzieżowy był jeden, nasz, i kategoria została zlikwidowana, a nas wrzucono do jednego worka z chórami dorosłymi, zawodowymi, bo na przykład chór ze Szwecji, który dostał Grand Prix, to był chór w całości składający się z zawodowych muzyków. Więc dla nas to było takie doświadczenie, no może niezbyt przyjemne, ale na pewno uczące nas pokory, bo konfrontacja z tymi chórami zawodowymi naprawdę dała nam ogromnie dużo doświadczenia, no i w ogóle niebywałych doznań takich emocjonalnych. Jeśli chodzi o pobyt w Bergen, mieliśmy tam jeszcze dwa koncerty, obydwa w kościołach, z czego ten drugi zwłaszcza chciałabym wspomnieć, to był taki malutki kościółek. Był to już ostatni dzień naszego pobytu i ja wiem, że teraz w ogóle większość dyrygentów, jak to usłyszy, to będzie absolutnie zbulwersowana, ale my na tym koncercie jako słuchacze posnęliśmy. 3/4 chóru i część kadry zasnęła. Wynikało to z tego, że tak jak powiedziałam, strasznie mało spaliśmy. Poza tym byliśmy ostatnim chórem, który miał wystąpić wtedy. Repertuar chórów, które wtedy tam występowały, był taki, no powiedziałabym,
nostalgiczno-balladowy, w związku z czym no, wszystkie warunki sprzyjały ku temu, żeby się zdrzemnąć, co też niektórzy uczynili. Ja powiem szczerze, że byłam przerażona, jak zobaczyłam w pewnym momencie, że tak duża część chórzystów zasnęła, bo bałam się w ogóle, jak my później zabrzmimy, kiedy trzeba będzie się szybko sprężyć i stanąć na scenie. No ale daliśmy radę. Mieliśmy jeszcze jeden taki wypad, że tak powiem, w okolicy Bergen na wzgórze Floyen, gdzie stamtąd no, jest absolutnie cudowny widok na całą panoramę, na przepiękną w ogóle, na przepiękne krajobrazy wokół. I oczywiście wracając z tego wzgórza pieszo śpiewaliśmy po drodze wszystkie możliwe chyba kompozycje, jakie znamy. Z Bergen przejeżdżaliśmy do Oslo. Na trasie mieliśmy zahaczyć o Hardanger, to jest taki fiord, drugi pod względem długości w Norwegii, czwarty na świecie. Bardzo się cieszyliśmy na ten wyjazd i na to, że zobaczymy ten fiord, no ale niestety nie zobaczyliśmy, ponieważ mgła była tak gęsta, że nawet nie bardzo było widać samochód jadący z przodu czy z tyłu za nami. W związku z czym niestety, ale nie było nam dane podziwiać tego krajobrazu. Natomiast było nam dane zobaczyć coś, co myślę, że też jest wyjątkowe, a mianowicie rondo podziemne. Pamiętam, że w ogóle nawigacja wtedy pokazywała miliony jakichś tam kreseczek, linii przeplatających się ze sobą. Natomiast rondo podziemne to było na pewno coś, co nas zachwyciło. Akurat z tego ronda, na którym my jechaliśmy, były 3 zjazdy, ale podobno bywa i więcej, więc jest to na pewno coś, co zapamiętamy. Jadąc później jeszcze do Oslo, mieliśmy też w planie zwiedzenie muzeum, to było muzeum Fram. To jest muzeum wypraw polarnych, bardzo fajne, takie interaktywne. Wewnątrz tego muzeum jest po prostu statek, jak gdyby jeden do jednego odzwierciedlony, jak to kiedyś wyglądało i całe wnętrze tego statku jest pokazane. Można tam sobie wejść, wszystko obejrzeć. Jest też iglo, do którego można wejść. I jest też taka forma sprawdzenia, jak bardzo ciężko pracują psy, które ciągną zaprzęgi. Zakładało się taki pas, zapinało się i pociągało się w przód, kilka szło się kroków i oczywiście ta siła ciągnęła nas w tył. No niebywale ciężka praca jest tych zwierząt, naprawdę. Nie sądziłam, że aż tak ciężkie mogą być te zaprzęgi i że tak ciężko muszą pracować psiaczki, właśnie współpracując z polarnikami. Wieczorem dojechaliśmy do Oslo i oczywiście ci z Was, którzy śledzili wcześniejsze vlogi, już wiedzą, że naszym zwyczajem są wieczorne spacery, więc i tym razem poprosiliśmy pana kierownika, żebyśmy podjechali sobie do centrum. Zgodził się na to i chętni, którzy chcieli, bo nie wszyscy, nie cała grupa, ale chętni, mogli wziąć udział w takim wieczorno-nocnym spacerze. To było kilkanaście osób, ale ten spacer był po prostu cudowny. Dopiero teraz tak naprawdę dowiedziałam się niedawno, że pan kierownik wiedział mniej więcej, jak ma ten spacer przebiegać, natomiast my byliśmy pewni, że to wszystko jest takie niewiadome i że w ogóle w nieznane idziemy. To też oczywiście podkręcało atmosferę tego spaceru. Pamiętam, że weszliśmy wtedy na dach opery. To jest taka charakterystyczna bardzo budowla, gdzie tak naprawdę z poziomu zero wchodzi się takim jakby podjazdem na samą górę i stamtąd można zobaczyć Oslo nocą i mieliśmy tam właśnie fajne te zdjęcia porobione, no super, fajne wrażenie. A następnego dnia już mieliśmy panią przewodniczkę, która nas najpierw zawiozła na skocznię. Jezu, słuchajcie, ta skocznia jest tak niebywale wysoka, że ja jak tam stanęłam na górze, to mój szacunek do skoczków wywindował w kosmos. Naprawdę, ja nie wiem, jak można świadomie na coś takiego się zdecydować, żeby z tej ławeczki, na której siedzą, po prostu pojechać z niebywałą prędkością i skoczyć z tej wysokości. Nie, to jest w ogóle hardcore dla mnie. Nie sądziłam, że to aż tak
może wyglądać. Później pojechaliśmy z panią przewodniczką do takiego bardzo charakterystycznego parku w Oslo. To jest park Vigelanda i jakby to powiedzieć, jest to park nagich figur, takich golasów. Od dzieci poprzez młodych do starszych. Cały ten park jest właśnie wyłożony takimi figurami nagich postaci, które mają pokazać właśnie piękno ludzkiego ciała w przeróżnych możliwych odsłonach. I później oczywiście zwiedziliśmy jeszcze Oslo pod względem tam architektonicznym, tak? Czyli te wszystkie najważniejsze punkty, jakie były do zobaczenia, to my zobaczyliśmy. Z Oslo wyjeżdżaliśmy autokarem do Szwecji i stamtąd płynęliśmy już promem do Świnoujścia. I ze Świnoujścia oczywiście do Lublina i w Lublinie skończyła się nasza norweska przygoda. Moi kochani, gdybym miała zastanowić się nad tym, co tak naprawdę stanowiło o wyjątkowości tego wyjazdu, to powiem szczerze, że nawet nie do końca jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno sama atmosfera tego miejsca. Norwegia jest po prostu cudowna. Właściwie wszyscy ludzie, którzy gdzieś kiedyś byli w Norwegii, wspominają ją z taką łezką w oku, że jest po prostu tam pięknie. Dla nas to też było na pewno bardzo ciekawe właśnie pod względem tych białych nocy, tego, że właściwie nie było ciszy nocnej, bo i tak nikt nie wiedział, która jest godzina. Nie sprawdzaliśmy tego. Była cudowna atmosfera, byli wspaniali ludzie. Było również takie bardzo specyficzne dla tego miejsca, takie otaczające nas dobro. Taka fajna atmosfera, aura dobroci, takiego ciepła. Nie mówię tylko tutaj o tej wiośnie stulecia, ale mówię o takim fajnym, ciepłym stosunku ludzi do nas. No, cudowne miejsce, naprawdę polecam. Jedyne, czego nie zobaczyliśmy, to były zorze polarne. Nie udało nam się niestety, bo to nie ten czas. Zorze polarne są od końca jesieni do wczesnej wiosny. No i trochę nie to miejsce, może kiedyś nam się uda jeszcze. Natomiast samą Norwegię na pewno polecam. Jeśli ktokolwiek z Was będzie miał kiedyś możliwość wyjazdu do Norwegii lub też wybór pomiędzy innymi miejscami a Norwegią, wybierzcie Norwegię, bo naprawdę warto. To tyle na dziś. Przypominam, że w opisie vloga macie link do filmu Akademo skąd bija Norwegię i tam będziecie mogli sobie zobaczyć większości tych rzeczy, o których mówiłam. Na dzisiaj to wszystko. Serdecznie Was pozdrawiam, ściskam i do zobaczenia następnym razem.